Mama czteromiesięcznego Mikołaja pilnie prosi o pomoc w sprawie ciężkiej choroby swojego dziecka. Chłopiec potrzebuje operacji, którą wykonać można w Niemczech, ale kosztuje to niebagatelną kwotę. Mama Mikołajka przyznaje, że do dziś nie potrafi opisać momentu, w którym dowiedziała się, że jej dziecko urodzi się chore. Niestety, okazało się, że ta poważna choroba wymaga specjalistycznej i drogiej operacji, którą najbezpieczniej wykonać za granicą. Mama małego Mikołajka prosi o pomoc. Mikołajek choruje na HLHS, zespół hipoplazji lewego serca. Mama dowiedziała się o tym jeszcze w czasie ciąży, co było dla niej prawdziwym szokiem. Chłopiec urodził się, ale potrzebował szybkiej pomocy. Już po 8 dniach od narodzin wykonano mu skomplikowaną operację, która wymagała otwarcia klatki piersiowej. Chłopiec po operacji leżał 19 dni na oddziale intensywnej terapii, podpięty do aparatur podtrzymujących jego życie. Rodzice mogli go widywać zaledwie 3 razy dziennie, maksymalnie po pół godziny. Dopiero po 1,5 miesiąca od porodu, rodzice wrócili z dzieckiem do domu. Niestety, to nie koniec. Na przełomie maja i czerwca, chłopiec będzie musiał przejść drugą operację. Kolejnym etapem będzie trzeci zabieg, który wykonany musi być za około 2,5 roku. Rodzice po zrobieniu dokładnego researchu znaleźli specjalistę, który podejmie się tej operacji. Niestety, wiąże się to z ogromnymi kosztami i wyjazdem za granicę. Pomóc chłopcu może operacja w Niemczech. Ta niestety wiele kosztuje. Ekspertem od operacji na sercach małych dzieci jest profesor Edward Malec, operujący w Niemczech. Niestety, polski kardiochirurg operuje w klinice w Münster, Niemcy. Koszty wyjazdu i realizacji operacji liczone są w dziesiątkach euro. Rodzice, wiedząc, że to ich jedyna szansa, poprosili o pomoc finansową. Dzisiaj grzeje, 1. Gwiazdor Disco Polo jawnie namawia do łamania kwarantanny. Jego słowa oburzyły tysiące internautów. 2. Nie żyje zwycięzca Top Chefa. Zmarł na koronawirusa, miał 59 lat. Na stronie się pomaga. PL została założona zbiórka charytatywna, której cel wyznaczono na 50 tysięcy złotych. Każda osoba może pomóc, wysyłając datek od siebie. Do tej pory internauci pomogli zebrać 21 370 zł, stan na 27. Najlepsze newsy dnia, źródło, siempomaga.pl. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.